Dzień dobry, wybiła 17, czasu polskiego zaznaczam, a skoro tak, to jedyne co może się dzisiaj dziać o tej godzinie to przesłuchanie w krainie. Dziś waszym i moim gościem jest gość prosto z Irlandii, Matt Maher, poeta, człowiek szalony. Wysyłam kapelusza. Witaj waszmość i dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Ja dziękuję za zaproszenie, które mogłem przyjąć. No, także to ze zdziwieniem je otrzymałem, ale miło mi niezmiernie. Witam Facebook, witam Instagram. Matt, wiesz co, bywasz kontrowersyjny dla pewnych ludzi i... Tylko dla tych, co się ze mną nie zgadzają tutaj sprostowanie. Słuchaj, jeszcze żeśmy nie zaczęli, a w sumie chyba trzeba będzie to skończyć, bo po wczorajszym moim poście, który ci przedstawiał, dostałam wytyczne od obserwatorów, twoich fanów, antyfanów i tak dalej, że o poezji z tobą nie mam co rozmawiać, bo i tak nie zrozumiem. To znaczy nie jest tajemnicą, że ja się na poezji nie znam, bo się nie znam, dopiero się jej uczę. Więc tak, kolejne jest, o czym ja chcę z tobą rozmawiać, że skoro ty jesteś chodzącą legendą, więc rozmawianie o sprawach przyziemnych z kimś takim jak ty, to jest takie trochę, by to ująć delikatnie, niesmaczne. Więc mamy dwa wyjścia w tej sytuacji. Albo zamykamy ten teatrzyk i idziemy na jakieś wirtualne piwo, albo ciągniemy ten wózeczek i pokażemy ludziom, że no, ty nie jesteś jednak, nie stoisz na cokolwiek, nie trzeba się do ciebie modlić. No, ale to tak wiesz, to tu naświetlasz wskazówki, jakich tematów nie poruszać, ale czy były jakieś wskazówki, jakie tematy poruszać? No generalnie nie. No ale właśnie, czyli mamy zbiór nieskończony, zbiór Nie mogę nieskończony zbiór tematów. ale Minus właśnie, nie 3. mogę z tobą rozmawiać o poezji, nie powinnam z tobą rozmawiać o sprawach przyziemnych, a sprawy przyziemne to jest praca, sprzątanie, pranie, gotowanie, dzieci, codzienne życie i tak dalej. No to o czym my mamy gadać? Idziemy na piwo czy ciągniemy ten wózeczek? Jedno i drugie, polej i ciągniemy wózeczek. Dobra, to państwa zdrowie i ciągniemy o, ten wózeczek. O, proszę, proszę, tak. Dobra, to zacznijmy od samego początku. Jest temat, którego nie ogarniam poza poezją, czyli kierunek studiów, jaki skończyłeś. Fizyka z zarządzaniem. No. Weź tłumacz, o co chodzi i jak to się pożeniło i czemu akurat nie tak, a nie inaczej. To jak nie ogarniasz, to ja powiem ci tak, że w tym momencie zaliczasz się do 100% społeczeństwa, ponieważ tego nikt nie ogarnął. Skąd to się wzięło, no tam czemu to miało służyć, no to tam gdzieś poszlaki się wynurzyły i to, teraz tak, no wspominanie o tym na żywo publicznie, no to człowiek by musiał potem z prokuraturą gadać, ma pan na to jakieś dowody? Nie, no ja tam, wie pan, ja to tak słyszałem, no ale fakt jest taki, że stworzyli 3 lata istniał i to tylko zaocznie na ułamie kierunek fizyka z zarządzaniem, po którym się kończyło na poziomie magistra fizyki i technika zarządzania produkcją wielkoseryjną. No i myśleli, jak wyjść naprzeciwko oczekiwaniom rynku, żeby stworzyć naukowca, który z racji tego, że wiadomo, że naukowiec pracy nie znajdzie, no to żeby chociaż był technikiem produkcji, no to może chociaż pracę znajdzie. No i tak sobie wymyślili, 3 lata takie wypuścili, 3 lata zamknęli, 5-letnie te cykle poszły, no i słuch o kierunku zaginął, dlatego ja nie do końca mogę się legitymować, że tam kończyłem fizykę z zarządzaniem, no bo nikt o tym nie słyszał, no u mnie na roku było 6 osób. No i co z tych 6 osób, 3 regularnie nie przychodziły. Ale skąd w ogóle pomysł, że wybrałeś taki kierunek? Czemu nie poszłeś na fizykę, albo czemu nie poszłeś na zarządzanie? Znaczy, zarządzanie to jest lipa, ja uważam, że zarządzanie to jest taki tam, no. Nie można tego nazwać jakąś tam nauką, która wymaga studiów, moim zdaniem. Ja od dawna, dawien dawna mnie ciągnęło w stronę fizyki. To jedno z moich zainteresowań wielkich było. No i jak przychodził czas matury, to niestety ja już wtedy na pełen etat musiałem pracować, także na sporą część, że tak powiem, dni roboczych, no nauki z 4. klasy ogólniaka, no to już przepracowałem gdzieś tam. Nawet niestety na jedną z tych matur ustnych prawie nie przyszedłem, bo tam coś tam, bo coś tam było do zrobienia. No i wychodziło na to, że no na studia dzienne szansy nie ma, bo trzeba iść do pracy, a studia zaoczne już były pełne.
nie było już tam wolnych miejsc, no i w związku z tym stwierdziłem, no trudno, będzie rok przerwy. No i któregoś momentu, gdzieś tam późnego sierpnia roku pańskiego, to była 98, to mi ojciec pokazuje, patrz co w gazecie znalazłem, a tam się okazuje, że Uniwersytet Adama Mickiewicza ogłosił nabór na kierunek zaoczny fizykę z zarządzaniem, bo się okazało, że w terminie wyznaczonym to w sumie tam się nikt nie zjawił na ten kierunek, a bardzo chcieli, żeby on tam był z jakiegoś tam swojego sekretnego powodu. No i poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i rozmowa była bardzo ciekawa. Profesor mi się zapytał, dlaczego pan wygrał ten kierunek? Ja mówię, no bo ja lubię fizykę, a przeoczyłem ten, aha, a wpłacił pan zaliczkę za wczesne? Tak, a no to witamy na kierunku. No i sam profesor był tak niezmiernie zdziwiony, że ktoś jeszcze przyszedł na ten sierpniowy nabór, że no to po prostu, tak jak pisałem w tym moim poście, że to będzie, że tak powiem, tkanie w trójwymiarze warkoczy z kuriozów, no to te moje studia to jedno z tych kuriozów jest, no ale to niech będzie. Ale to jest świetna historia. No, tamtego więcej było, ale bez przesady. Słuchaj, no tam wiesz, będziemy cię odbrązawiać, więc znajdziemy jeszcze trochę innych ciekawych historii. Ktoś mnie w prywatnej wiadomości zapytał, o co chodzi z tym spotkaniem na dachu. No to ja już zdradzam Państwu sytuację. Moja pierwsza randka, to znaczy, stop, spotkanie z matem. A już myślę, że to dzisiaj mi głowę modliszka odgryzie, ale widzę, że jeszcze nie. Wszystko przed nami, spokojnie. Odbyła się w godzinach pracy mata i mat był na dachu. W pierwszej I nie chwili. miałem skrzypiec w ręku, dodam. No niestety, i nawet nie zaśpiewał, nie zatańczył. Ale Cienko skrzypiałem. kiedy mi pisał, że jest na dachu, ja myślałam, że żartuje. I tu nagle mamy wizję, mamy fonię i faktycznie widzę Mateusza na dachu. I co odkryłam? Odkryłam to, że Matt potrafi się teleportować. Bo sobie ze mną wszystko ładnie, pięknie rozmawiał, było okej, okay, była fonia, była wizja, nagle się chwilę przyciął i z tego dachu w momencie był w samochodzie. Nie wiem, jak to zrobił, ale to było bardzo, bardzo szybko. Także To zdradzam. była teleportacja kwantowa, to tam jakimiś równaniami to można wesprzeć, ale nie, niech to zostanie, jako że uważałem na studiach i coś z nich wyniosłem, to tak, to może tam przypiszmy do tego. Mateusz jak zwykle zagoniony i w aucie. Fajnie, że jest na żywo na fortepianie, też nie zagrał. Nie wiem, o co chodzi z fortepianem, może nam zdradzisz? Elena pyta, znaczy pisze do nas. Miała mi kupić fortepian i miałem grać. No i tam miałem jej wtórować w orkiestrze, ale no jeszcze mi nie kupiła, w związku z tym jeszcze nie zagram i jeszcze powiem, że to wszystko jej wina, bo miała kupić, a nie kupiła. O! Elena, ja nie wiem, czy to ci się opłacało, ale przynajmniej znasz teraz prawdę. Wszystko twoja wina. Dobra, zdradziłam już twoją tajemnicę, że potrafisz teleportować, że skończyłeś najdziwniejszy kierunek, o jakim słyszałam, ale powiedziałeś, że lubisz fizykę. I teraz weź mi, chłopie, wytłumacz, nie obrażając nikogo, ale na chłopski rozum, co ma fizyka wspólnego z poezją? No, być może to jest właśnie coś, co próbujemy udowadniać, że w ogóle coś jest. I Ale fizyk mi się kojarzy umysł ścisły, wzory, regułki, skwarki, nie, kwarki z kwarkiem. tak, ale i stąd jest bardzo proste przejście, bo wystarczy sobie powiedzieć, że litera to jest cząstka elementarna. Budulec świata. I taka kompilacja cząstek elementarnych, żeby z tego wyszło coś, to jest nie lada wyczyn. No i tak sobie można powiedzieć, że ten cały świat to jest tak przepoważny wiersz napisany przez stwórcę z tych cząstek elementarnych, liter, świata, tam liczb atomowych, czegokolwiek, no że jakby człowiek tak spróbował sobie pomyśleć, ja może chociaż ja bym coś umiał stworzyć po tym wszystkim, co poznałem o tym świecie. No i jak stwórca umiał stworzyć świat, no to może chociaż taki tam kurczę jakiś po fizyce zarządzaniem to będzie umiał napisać wiersz. No i coś tam się znajdzie, bo można znaleźć jakieś równoległości, jakieś paralele między zjawiskami na poziomach jakichś tam fizyczno-kwantowych, a zjawiskami czy sytuacjami życiowymi w skali makro. Także jakieś tam odnośniki da się uchwycić. No a reszta to już jest kwestia zakrzywiania czasoprzestrzeni. No.
To znaczy, chcesz mi powiedzieć, że mając umysł ścisły, nie wyklucza to umysłu humanistycznego, przy czym fizyką poetycko można opisać świat? Tak, mniej więcej. Mniej więcej. To ja bym powiedział tak, że w wierszach, no chociażby jak czasami to mi zarzucają ludzie, że w jakichś tam tekstach gdzieś tam zgubiłem jakąś sylabę albo coś tam brakuje, że tam coś rytm się wysmyknął, no to już jest z tego prosty wniosek, że ludzie, którzy te wiersze czytają, no to oni liczą te sylaby, czyli gdzieś tam ten element liczb i cyfr się pojawia nawet dla humanistów i dla nich to jest oczywiste, no, że musi się zgadzać liczba. No czyli jakby iść nieco głębiej, no to tu się tam narażę na jakieś baty, no ale tam trudno, najwyżej będą pręgi na plecach, że częściowo ludzie idą na studia humanistyczne po to, żeby ominąć większą część liczb, jakie na nich czekają w życiu. No i to im się często udaje, nie zawsze, ale idąc z drugiej strony, to można powiedzieć, że ludzie, którzy piszą wiersze, ludzie, którzy piszą książki, którzy w ogóle cokolwiek piszą w gazetach, dziennikarze, no to mogą się mianować, że są ludźmi słowa. A ja jestem człowiekiem liczb, który próbuje być tłumaczem z liczb na słowa. No i to gdzieś tam, no w którymś z tekstów napisałem, że chociażby symetria to jest poezja przestrzeni. I to takie punkciki drobne, jak się gdzieś nie przeoczy, się wychwyci i się jeszcze to jakoś tam wciśnie w te teksty, no to połączenie między fizyką a między poezją to dla mnie się staje kłujące w oczy i wstyd by było tego kucia w oczy nie uwiecznić jakoś, no tam wstyd jak wstyd, no tam to już niech ludzie ocenią, czy z tego mojego pisania to nie wychodzi wniosek taki, że chopie, to ty weź zostaw z tym, zostań na tym swoim dachu i weź te swoje liczby licz, ale tam od słów i liter to tam tak trochę dalej, to już czas pokaże, to zobaczymy, co czytelnicy powiedzą, ale dla mnie to jest rzecz, że tak powiem, bardzo oczywista, że przejście z jednego na drugie da się zrobić płynnie i w obie strony i już tam nie pędzę w dowolnym momencie, ale w wielu momentach. To nie jest, że tam trzeba czekać na jakąś tam koniunkcję, pierwsza gwiazda, Trygon z Saturnem i dopiero wtedy, jak pierwsza fala zalewa tam plażę, no to niestety tych momentów, na szczęście tych momentów jest dużo więcej, no i da się, ale... Fajnie powiedziałeś, że starasz się tłumaczyć cyferki na literki. Tak. Fajnie, podoba mi się. A Ela pisze, że wiele ścisłych umysłów potrafi być romantykami. To niczego nie wyklucza. Ja też mam wykształcenie techniczne. Elena, ja jeszcze nie wiem, czy ty jesteś romantyczką, ale to może Mat nam zdradzi. Ja mam niestety w głowie, mi dudni w tyle głowy, takie od mojej pani nauczycielki, od fizyki, z fizyki nauczycielka ze szkoły średniej. Ona mi niestety, widząc moje notatki z lekcji różnych, to stwierdziła, że niestety Mat, ty chyba do końca życia będziesz taki trochę sam, bo każdą dziewczynę od ciebie odstraszysz. I mi dała na przykład, że jakaś się we mnie strasznie zauroczy, tak, że będzie gdzieś tam się wokół mnie o jakoś tam ocierać, ją zaproszę na romantyczną pogadankę na brzegu jeziora przy pełni księżyca i ona mi powie, o zobacz Mat, jak ładnie się księżyc odbija od tych jasnych gwint, to jej wtedy powiem, ponieważ wystąpiły warunki perfekcyjnego odbicia synchronizowanego, monochromatycznego i ona wtedy stanie ten swój kocyk zwinie i powie, no to dzięki, do zobaczenia w przyszłym życiu. No i tak mi prorokowała nauczycielka z fizyki, także romantycy potrafią być, fizycy potrafią być romantykami, ale za to mamy tak przebogaty arsenał narzędzi, żeby ten romantyzm strasznie potrząsnąć, że nie wszyscy to przetrwają. To prawda, że każda potwora znajdzie swojego amatora, bo mnie też jakbyś tam zaczął opowiadać o koniunkcji i tak dalej, to bym ci powiedział, wiesz co, ale to ja jestem chyba o jedno piwo za blisko, poczekaj za godzinę i tak nie ogarnę ani na trzeźwo, ani po piwie, więc, ale przynajmniej potem nie będziesz nudził. Ale ty nie jesteś sam. Ty masz branie jak złota rybka. Twoje fanki, przepraszam, nie tylko fanki, fani, ale i psychofanki. Się dowiedziałam, że masz. Tak, no i to jest, że tak powiem... Ja się zaczynam bać. Brzemię ciężkie do udźwignięcia, jak już sama powiedziałaś, branie jak złota rybka. No i teraz tak, każde chwycenie jako złota rybka, to ktoś by mógł powiedzieć, jasny gwin, na tego to ale lecą, no ale jak już złota rybka złapana, no to trzy życzenia trzeba spełnić, nie? No i sobie teraz tam podlicz liczbę tych panów. Ale to wiesz. No i potem... To życzenie trzy razy.
No i weź człowieku spełniaj te trzy życzenia w tylu wymiarach. No jasny gwint, to już nie ma się gdzie schować przed tym, nie? No ale wiesz, to skoro ty masz aż takie fanki, które są wręcz psycho, więc ja się zaczynam bać, bo to muszę uważać na to. Nie odgryzę ci łba dzisiaj. No Możesz ale nie zdążyć. mówisz, muszę się ustawić w kolejce? Nie, wiesz, ja tak sobie. Jak to, tak sobie to tłumaczę, no, że czym fanka od psychofanki się różni. No, jak ktoś ma psychofanki, to prawdopodobnie nie dożyje do emerytury, bo gdzieś po drodze popełni błąd, a psychofanka nie wybaczy. Ale masz gdzieś w zanadrzu taką Carrie z Kinga? Aż tak daleko? Taką kingowską psychofankę? No to tam trudno powiedzieć, bo tak jak na początku tam zaanonsowałaś, że prosto z Irlandii, no to jednak się okazuje, że obojętnie jak bardzo nawiedzone psychofanki mogą być, to żadna nie chce tam sprawdzić, czy przepłynie te tam 500 kilometrów tego morza. No i w związku z czym, dopóki to tam na tej wyspie, w tej klaustrofobii tu jestem, to jakoś tam ten Alcatraz mnie chroni, ci wszyscy ochroniarze, także tam nie wiadomo. No. No właśnie, Irlandia. Skąd ty się tam, chłopie, wziąłeś? Czy porzuciłeś Pyrlandię na rzecz Irlandii? Ja wiem, że to się fajnie rymuje, Tak. tak częstochowski rym, ale No skąd się wziąłem? No bocian mnie przyniósł, nie? nie wiesz, no nie każdego bocian przynosi, więc ja tak. No nie, No ale jest Pytania. w Irlandii to tam bocianów nie ma ani jednego, także mówią, że to w kapuście się znajduje małych człowieczków. No ale ogólnie, no ogólnie to, co nade mną wisi, to jestem tak denerwujący dla wszystkich człowiek, że pracować dla kogoś to mi się nie udaje. W związku z czym prawie całe życie to jestem samozatrudniony. No a samozatrudniony to jest taki mały podmiot gospodarczy. No i w Polsce jak gdzieś tam działałem, co można powiedzieć, że tą moją działalność gospodarczą jednoosobową to otwierałem, jak miałem lat chyba 20. Czyli to było takie, że tak powiem, na wczesnym etapie życia już człowiek tam stwierdził, że jest gwin. No to nie, no trochę trzeba raczej te swoje zasady ustalać, a nie tam podlegać pod kogoś. No ale Polska ma to do siebie, że taki mały człowieczek, jak jest samozatrudniony, to jest bardzo łatwy jako cel dla rekinów, żeby człowiekowi nie zapłacić za to, co robi. No i w związku z tym powstała sytuacja taka, że ileś tam rzeczy z rzędu, no jak ludzie opóźniają płatności, czy tam nawet widać, że się wymigują, no to nie zawsze człowieka stać na to, żeby jakieś tam pieniądze płacić prawnikom na zaczęcie sprawy. Potem jeszcze w sądzie usłyszy, że tam pańska sprawa to będzie rozpatrzona tam za 3 lata i 8 miesięcy, także to tam proszę czekać i odezwiemy, a tutaj 1200 zł depozytu. No i kilka takich spraw i człowiek jest zjedzony. No niestety Polska jest kulawa względem systemu prawnego, że takich małych ludzi jak ja, samozatrudnionych, jednoosobowych, to bardzo łatwo się wypycha. No i ja jestem właśnie wypchnięty. I miałem sytuację taką, w której wyszło, że cholera, jak się nie zacznie zarabiać dużo więcej, nieco szybciej niż w polskich realiach, to będzie bardzo ciężko. I przypadek sprawił, że no prawie że kolega ze szkolnej ławy, z ogólniaka, tam prawie że w sensie takim, że to nie, że tam przygnęliśmy do siebie i całe 4 lata siedzieliśmy, ale zdarzyło nam się siedzieć w tej samej ławce na różnych lekcjach. Co tam robiliśmy na tych lekcjach, to tam o tym może później, ale okazało się, że jest w Dublinie. I jak się odezwał, to mówi, jak chcesz spróbować, to przyjedź. Ja tutaj, on tam wtedy był na takim, można powiedzieć, prawie że studenckim takim zakwaterowaniu, że ktoś kupił dom, każdy pokój dla jednego tam jakiegoś pracującego z Europy Wschodniej, to był jakiś gość, co wiedział już, że będzie dla tych nabieranych z Europy Wschodniej pracowników, co gdzieś tam w supermarketach pracowali, no ale on zapytał i mówi, jest salon z kominkiem, jak chcesz przyjedź przez tydzień, mam cię gdzie uchować, to jak chcesz się rozejrzeć, to się rozejrzyj. No i przyjechałem. No i w ciągu tego tygodnia znalazłem pracę i adres swój, do którego się tam przeniosłem. No i tak się zaczęło. No, pojechałem tam na 3 miesiące, ale to już tam 17 lat temu było. W związku z czym wniosek jest prosty, nie wiadomo na które 3 miesiące ja tu przyjechałem. I prawdopodobnie z tych 3 to jeszcze niestety nie są one za mną, no także tam zobaczymy. Trzy to jeszcze przed tobą. No, ileś tam jeszcze przede mną. No to już mamy tą historię, a teraz zobacz, co pisze Elena. Uwielbiam wiersze Mateusza, są bardzo mądre. Czasem trzeba się w nie mocno wgryźć, żeby szukać wątków. Dodatkowo bardzo go cenię za ciężką pracę fizyczną i poczucie humoru. Wyczuwam w nim dobrego człowieka. No to Elena, mamy chyba, nie wiem, ty na pewno znasz lepiej Mata ode mnie, ale ja też po pierwsze wyczułam mega poczucie humoru.
No i dobrego człowieka. I chyba dlatego tak nam się fajnie rozmawiało. Ale a propos twoich wierszy. Tak. Powiem ci, że czemu ty idziesz w kontrowersję? Ale w Czemu którym nie? momencie? No w twojej poezji. Ty nie masz, wiesz, grzecznych wierszyków o ptaszkach, kwiatkach miłości, o właśnie patrzeniu nawet na te różne układy gwiazd i planet, czy nie wiem, co się układa, ale nie, no nieważne. Ty idziesz w grube tematy. No, o rzeczach nieważnych to nie warto pisać, moim zdaniem, bo to szkoda czasu tego, co pisze, i szkoda czasu tego, co czyta, bo to taka trochę potrafi być taka trochę obraza dla czytelnika, jak mu się tam o motylkach na kwiatku gdzieś tam tekst podstawi pod oczy. No, ale też taka moja jakaś tam prywatna, czy to zasada, to trudno powiedzieć, ale taka dewiza, że problemy ludzkości się zaczynają tam, gdzie człowiek przestaje myśleć. W związku z czym obowiązkiem każdego człowieka jest robić tak, żeby jednak ten człowiek myśleć nie przestał. Czyli to do myślenia powinno zagrzewać. No a jak to się mówi, żeby nie myślał o gołych dupach, to można czasami próbować mu pod oczy podstawiać tematy, które ogólnie są ważne, moim zdaniem, i są zmiatane pod dywan, i są wyciszane z jakiegoś powodu. No, jednym ze czynników jest to też podstawiam pod rozwagę, dlaczego takie tematy są zmiatane pod dywan, przez kogo, w jakim celu. No i to potem samoczynnie się z tego robi, że tych tematów, na które gdzieś tam człowiek się pochyli, żeby coś napisać, no to z tego zostają w sumie same takie dosyć niemiło, upierdliwo, ciężkie. No i z racji tego, że te tematy są raczej wielowarstwowe, no to potem wychodzi, że to, co mi zarzucają ludzie, którzy czytają i sami też piszą, no to, że każdy z tych moich tekstów jest przegadany jak cholera. No i tam czasami trzeba niestety się bić w pierś, faktycznie tutaj jest tam 80% wersów za dużo, no ale jeszcze mi się nie udało wszystkiego zawrzeć w krótszej formie, może w przyszłości, na razie jest tak, także tam trochę litości może dla mnie się znajdzie, no ale no, nie ma sensu pisać o rzeczach jakichś tam zupełnie błahych i jakichś, które nic nie wnoszą. Bo to. Nam tu podpowiada, że to ludzie są kontrowersyjni, a nie mat. Bo wiesz co, ja bym też tak do końca nie nazwała twoich wierszy kontrowersjami, tylko ty raczej ruszasz tematy tabu. O tym się nie mówi. I tu pojawia się pytanie, dlaczego o tym się nie mówi? To, co No i powiedziałeś, to. zamiane pod dywan, właśnie dlaczego? No i Ale to z jest. drugiej strony te wiesz, wiersze o kwiatkach, motylkach i tak dalej, też są ludziom potrzebne. No, są potrzebne, ale ja uważam, że jest bardzo duża ilość ludzi, którzy napiszą to dużo lepiej niż ja i dużo szybciej, dużo trafniej i w dużo lepszych miejscach to umiejscowią do czytania, w związku z czym no, nie ma sensu wchodzić na taką półkę, no bo tam już miejsca dla mnie nie ma. Jak tam wejdę, to będzie kolejne pole, na którym się zbłaźniam. Trudno, dodam se do listy osiągnięć, no, zbłaźnię się w pisaniu wierszyków o motylkach, okej. No ale to jak to się mówi, jak ja to odpuszczę, no to ten temat będzie żył swoim życiem trzymany na rękach przez innych. A jak odpuszczę inne, to jest wielka groźba, że cholera, nikt tego nie będzie chciał ruszyć, bo te tematy śmierdzą. No, każdy, kto ten temat ruszy, no to potem ma do słuchania, że kurczę, człowieku, śmierdzisz tak jak te twoje tematy. No i to trudno. No. Tutaj nam Maciek podrzuca, że jedyny poeta w znanej mi części wszechświata, od którego można pożyczyć kango. Tłumacz się. Mój brat robi podkop i potrzebne mu były jakieś narzędzia, które ja mam. Nie, żeby tam do Australii się uciekać. Gdzie ten podkop? Nie, no to ja już to zostawię mu. No to ja mu pożyczyłem sprzęt, on ma jakiś cel do zrealizowania. No okej, jak zwróci działający, to tam jak jeszcze zapyta, czy mam skrzynkę trotylu, też była akurat jest pełna, no to wtedy zajrzę, czy mam. Jak będę miał, to powiem okej, mam. A jak nie będę miał, to powiem sorry, trzeba szukać gdzie indziej. No ale tam Kanga akurat on potrzebował, ja miałem, także tam jakoś zadziałało. Okej, okay, dobra. Maciek, nie wnikam, gdzie był ten podkop robiony, albo jest robiony.
To będzie wasza tajemnica, ja się mogę tylko głupio domyślać. Elena pisze, że pisałeś o kwiatkach i smokach. Tak, pisałem, ale jak to się mówi, potrzebny był motywator, bo tych tekstów o kwiatkach i smokach to byłem w stanie napisać pół, bo to było na dwa głosy najczęściej. No i ktoś to musiał jeszcze tam ciągnąć i ściągać na właściwe tory i też co chwilę było, Mat, ale my tu piszemy o kwiatkach i smokach, to nie wprowadzaj tu NKWD, to nie wprowadzaj tutaj Jelcyna, nie wprowadzaj tutaj, kurczę, płatnych morderców. No dobra, sorry, to zmienię to. Także tam, no jest, no napisałem, nie powiem, że nie. No, fakt, że się też człowiek zbłaźnił, bo to było takie tam prześmiewcze komediowe, że to zbłaźnienie to było wbudowane w proces, no i jest na liście osiągnięć, no ale sam bym się mógł nie zmierzyć z tym tematem i mógłbym nie dać rady, bo na końcu by weszło NKWD i by wszystkich w zbiorowym mogile tam odstrzeliło, no to wszystkie kwiatki by rozdeptali. Mat, a powiedz mi, skąd w ogóle u ciebie w duszy, w sercu, w głowie się wzięła poezja? Skąd taka miłość? To jest miłość? To jest, nie wiem, potrzeba? Trudno powiedzieć, to moja bratowa to mówiła, że ja musiałem się bardzo mocno uderzyć w głowę za młodu, że mi się tam ścisnął fragment mózgu odpowiedzialny za mowę, że te wszystkie jakieś tam, no, bratowa polonistka, pani magister polonistka, musiało jej tam czasami solą w oku stanąć, to co mówiłem. Bo z różnych stron byłem znany jako tam słowotwórca i łatwo mi się znajdowało zawsze słowa, które się rymowały. I do tego jeszcze umiałem powiązać, że to język niemiecki i angielski w to się wplatał i to tam coś różnych kierunków, ale to mi wychodziło samo. Od czasu, jak człowiek pamięta, jak pamięcią sięga, no to mi to wychodziło samo jeszcze w szkole podstawowej i to wtedy człowiek tam pisał jakieś teksty, bardziej, żeby było jakieś pośmiewisko straszne na przerwach, czyli tam z kolegami to czasami jakieś tam świńsko-sprośne, pseudo-wulgarne, nie zawsze, czasami się zdarzały, ale to wychodziło samo. I to było tak, że tam kończyła się lekcja polskiego, a te teksty tam, kurczę, cztery strony A4, jakieś tam rymowanki były i to gdzieś tam szło w krąg. I jakoś tam się do tego przesadnej wartości się do tego nie przywiązywało o tyle, że potem człowiek nie pytał, kto ma te kartki, no bo napisane poszło między ludzi, sru tam zapomniane i koniec, ale to można powiedzieć od najdawniejszych czasów mi się te słowa same kleiły. A czy to jest potrzeba, czy to po prostu jest jakaś tam sprawdzanie, jak daleko to sięga, to tak jakby człowiek miał, nie wiem, jakąś zdolność koordynacji ruchowej, żeby umiał żonglować czterema piłkami i potem by sprawdzał, czy tam pięcioma, da radę sześcioma, tam siedmioma, a? No i po prostu to jest chyba sprawdzanie trochę, gdzie to się kończy, no, gdzie to się kończy. Znaczy w ogóle twoje podejście do poezji jest... Pierwszy raz takie słyszę, bo wiesz, zawsze jest, że wychowywałem się wśród książek, od dziecka czytałem, od dziecka pisałem, lubiłem te klimaty, czy tam lubiłam i tak dalej, a ty mi mówisz, no tak wyszło, no. No nie, no książek to oczywiście... Książek miałem dużo też wokół siebie i też dużo czytałem, ale potem się robiły z tego takie perełki, że 1 września przychodzi się do szkoły, no i pani polonistka, która chciała udowodnić, że dzieci tam kuleją ogólnie na polu czytania, no to tak pytała, no a Jasiu, a ty co czytałeś, a Kaziu, ty co? No i tam były parę osób, było co oczywiście tu jakieś tam wzniosłe literatury, tu jakieś tam poematy, tu jakieś tam coś tam, no jak do mnie dochodziło, Mateusz, a ty co czytałeś przez wakacje? A ja mówię, no kampanię, powiedzmy, Dalekiego Wschodu, II wojny światowej, część 5, 6, 7 i 8. A pani mówi, cholera, no jesteś pewien, że to cię aż tak bardzo rozwija, żeby zdać maturę na takich książkach? Ja mówię, no tam pewien, to nie, no Filip, przecież nigdy nie jest pewien, ale czytałem zawsze dużo, tylko to było bardziej takie właśnie, nie wiem, w stronę jakiejś albo fizyki, albo nauki, albo jakieś dzienniki, albo właśnie historię, geologię, tego typu rzeczy czytałem, a jakieś tam literatury pięknej, powieści, no powieści to jako fikcja, to bardzo często uważałem, że to nie jest warte czasu, no bo to jest takie trochę dawanie, wodzić się za nosek cudzej fantazji, no to jest tak jakby ktoś mówił, a teraz proszę tu za nosek i Mateuszku idziemy tu, bo zobaczyć jak tu ładnie opisałem kwiatki, to mnie nie, no ja pierdzielę, nie, to tak to nie będzie. No i tutaj czasami się poezja w to z boku
staczała, bo poezja to jest jakieś medium. Poezja to jest transformat czasoprzestrzenny. Poezja to jest katalizator tworzenia światów. To jeden tekst, już tam nie powiem, że to jakaś bramka logiczna, to jest system bramek logicznych, że to można filtrować przez poezję świat i za każdym razem wyjdzie co innego. I to już sens wielki ma, bo to już jest jakaś próba tworzenia właśnie generatora sytuacyjnego, że tak to nazwę. I to jest inna kategoria, dlatego tam, jak to się mówi, jak poezja jakaś podeszła pod oczy, to tam człowiek już nie powiem, że wchłaniał, ale czytał. Oczywiście jak była na języku polskim lekcja typu co poeta miał na myśli, no to jak ja swoimi bramkami logicznymi ten konwerter czasoprzestrzenny przefiltrowałem i wychodziło, pani profesor, tutaj niestety, Mateusz, naprawdę nie o to chodziło. Naprawdę nie o to. Ale czy nie uważa pani, że to... Nie, ja uważam, że to nie jest możliwe. Ale tam jakby prawdopodobieństwo minimalne... Nie, Mateusz, to naprawdę tak się nie tłumaczy tego. Także ja niestety za poezję zawsze dostawałem oceny niedostateczne za te moje interpretacje, ale... I okazywało, że znajdowałem w poezji coś, czego inni nie znajdywali, nie chcieli, nie umieli, bali się znaleźć, albo coś, czego tam po prostu nie było. Też tak może być, nie wiadomo, ale poezja już sens ma, kontra powiedzmy jakieś tam powieści fikcyjne, jakieś tam, nie wiem, harlekiny, cokolwiek, zależy, kto komu potrzebny jest, ale no mi tam akurat nic potrzebnego w tym się nie udało znaleźć. A historia na przykład, w historii to już jest wiedza, no z historii to można wyciągać wnioski na przyszłość. Kto nie zna historii, ten będzie ją przeżywał ileś tam razy, no o fizyce, no to już tam rzecz oczywista. Konstrukcja świata, jak świat jest skonstruowany, jak ten świat działa, na jakiej zasadzie, no i ta fizyka to jakiś fragment odpowiedzi tutaj udziela. No i można powiedzieć, że chyba od pradawnych czasów człowiek się zastanawia, jak to jest możliwe, że ten świat wygląda tak, jak wygląda, kto... ciągnie za sznurki, dlaczego on się toczy w tamtą stronę, pomimo że dużo jest wskazań, że powinien w inną. No, odszedłem od tematu, nie? Mówiłeś o ludziach, którzy... Monika podpowiada, czyli od zawsze pod prąd byłeś, no. Ale to... No, co? Tak to wychodziło, no to jak to się mówi, na szczęście dla mnie nie zachowały się chyba moje zeszyty z języka polskiego ze szkoły podstawowej i średniej, bo to niestety był ból głowy dla moich polonistek. Niestety zawsze, w każdych okolicznościach i to też pamiętam, jak raz polonistce pani ręce opadły, bo omawiane było to jeszcze tam, nie wiem, czy to pierwsza, druga klasa, ale jakaś postać była literacka, która była odwrotnością Antygony i pani profesor mówiła, to proszę zapamiętać, bo to jest ważne, że ta postać jest odwrotnością Antygony. No i ja oczywiście sobie napisałem, że postać X równa się 1 przez Antygona. No i... Pani zajrzałem, palcem już co tu jest, zajmę to zrównanie mówiące, że postać X jest odwrotnością Antygony. No, jakby było przeciwieństwem, to by było minus Antygona, że jest 1 przez Antygona, to jest odwrotność. No i tam poloniści łatwo tam ze mną nie mieli, ja z nimi zresztą też nie, dlatego między innymi prawie zawsze na koniec roku był mierny. I to taki na zachętę, man, bo powinien być niedostateczny, bo niestety, man, naprawdę, to nie tak się rozumie literaturę. No ale też się wybraniałem z tych miernych, bo już w szkołach pisałem jakieś tam scenariusze do przedstawień na otwarcie, jakieś tam tego typu rzeczy, no i tam tym poloniskom jak dałem, no to one tak patrzyły, no dobra, no ma chłopak, kurczę, dobre chęci, to niech będzie ten mierny. Potem się okazało, że w sumie tam to przedstawienie się odbywało, ktoś to tam zorganizował, potem się okazało, że jacyś tam uczniowie z innych klas to ze swoimi polonistami mówili, że wow, jakiś koncept tam był, także coś tam gdzieś w tym było, ale fakt jest taki, że no niestety to moje rozumienie świata było bardzo odmienne od tego, co system nauczania chciał człowieka wrzucić i bardzo odmienne od tego, co inni ludzie, czy tam wolnościowcy, niewolnościowcy, czy też tak jak ktoś tam wspomniał pod prąd idący, no to prąd idzie w jedną stronę, a w każdą inną jak się idzie, to w jakimś sensie pod prąd, czy wbrew prądowi, czy w poprzek prądu, jakoś tam, ale to już jest niekonwencjonalny kierunek, no i niestety całe życie ja tak idę i to kurczę, potem ale się okazuje... Od najwcześniejszych lat lubiałeś... Kładać przysłowiowy kij w mrowisko. No to tak, oczywiście, że tak. Nie, no to... Tak jak ja, żadne ramki nie były w stanie, zresztą do dzisiaj nie jest nikt w stanie wsadzić w żadne ramki, ułożyć, bo gdzieś zawsze wystaje bokiem, tyłem, przodem, górą, to nie mieszczę się, po prostu się nie mieszczę. Dokładnie no. Tak samo jak ty.
No, jak to Mój. się mówi, jak są ramki takie, w które człowiek się nie zmieści, no to proszę jeszcze raz ten obraz do oprawy, jeszcze raz ktoś złe zamówienie złożył, no to oczekujecie, żebym się w to zmieścił? Nie, no ludzie, to obraza kurczę jest, nie? No i proszę Państwa, już teraz wiecie, dlaczego z waszmością Ematem tak dobrze żeśmy się dogadali. Wkładasz ten kij do dziś, tak, to prawda. Powiedz mi, a propos twoich wierszy i tej, co poeta miał na myśli? Czy ty oddajesz wolność interpretacji czytelnikowi? Czy jednak będziesz obstawał na tej swojej pozycji, że nie, to ma być tak i koniec. Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po mojej stronie. Znaczy, to jest tak, że te wiersze to jest jakiś pryzmat rozszczepiający rzeczywistość. No i ja jak piszę, no to ja chcę, żeby oświetlił się jakiś tam punkt po drugiej stronie tego pryzmatu, no ale w zależności od tego, jakim światłem czytelnik na to naświetli, no to się z tego tam ten czas z drugiej strony zrobi i niekoniecznie naświetli to, co ja w zamyśle naświetlałem. Zresztą to tak, jak kiedyś sobie wymyśliłem to hasło, poezja kwantowa, to można powiedzieć jasny gwint, gość panuje, kurczę, jakimiś tam hasłami, co potem trzeba sprawdzać w słownikach, co to znaczy, jasny gwint, no ale jest gdzieś tam w tej fizyce kwantowej. Na czasie. Słucham? Matka poeta nietuzinkowy, z dużą wiedzą na wielu polach. Umysł może ścisły, ale zdecydowanie nie ściśnięty żadnymi granicami. Wprawdzie niekiedy czytając trzeba się wspomagać Wikipedią, ale przecież wiedzy nigdy dość. To niestety ja baty zbieram regularnie, jak tam czasami napiszę jakiś tekst i wysyłam na priv do jakichś tam ludzi, którzy wiem, że piszą, albo nawet już są bardzo znani, albo powydawali ileś tam tomików, no i wysyłam im, co o tym sądzicie. No to bardzo często baty zbieram pod kątem takim, Mat, nie używaj słów, po które czytelnik będzie musiał zaglądać do Wikipedii, bo ile to jeszcze nastolatek w szkole, to pół biedy, ale jak to już jest jakiś tam, kurczę, doktorat po iluś tam książkach wydanych i nagle się okazuje, musi, no to będziecie nie lubiał bardzo. No i podejrzewam, że mnie bardzo nie lubią niektórzy, no ale no trudno, przecież nie po to się pisze wiersze, żeby mnie ludzie lubili, nie? Bo to właśnie po to się te pryzmaty tworzy, żeby oświetlić tam jakiś punkt po drugiej stronie, którego być może i na. Nie jesteś pomidorówką, nie wszyscy cię muszą lubić. No, trudno, no jakoś z tym będę musiał się nauczyć żyć. No, nie wiem, może znajdę gdzieś jakiś poradnik napisany dla zbłąkanego poety w Irlandii, jak żyć z tym, że nie wszyscy cię lubią. No, no ale jeszcze wracając do wątku, to jest w fizyce kwantowej hasło splątania kwantowego, czyli to jest takie zjawisko, gdzie jakieś dwie cząstki elementarne wchodzą w interakcję ze sobą. Czyli tam już nieważne, czy tam wchodzą w swoje pole oddziaływania elektromagnetu, tam nieważne, oddziaływania słabe, jakoś tam wymieniają kwant energii, to niestety nauka zaczyna zauważać, że jeśli te dwie cząstki się od siebie odbiją, to pomijając taką tezę, że te cząstki elementarne z tego samego rodzaju są takie same, czyli elektrony powinny być takie same, protony powinny być takie same, no ale się okazuje, że jak wejdą w jakąś interakcję jedno z drugim, to potem już całą resztę istnienia ta cząstka się zachowuje także jakby pamiętała inne cząstki, z którymi była w interakcji, czyli jest minimalna zmiana tej cząstki i ona już nie jest tym samym, co była przed, czyli nawet jeśli to będzie krótkie naświetlenie i można powiedzieć, no oświetliło się, coś widać, zgasło światło, nie widać, no to te cząstki potrafią pamiętać, jakby to nazwać, kod genetyczny tego naświetlenia, którym były poddane. No i w związku z tym ta moja idea tej poezji kwantowej to jest coś takiego, że jeśli czytelnik trafi na jakiś wiersz i go przeczyta, to coś, może jakaś myśl mu zaświta, może mu tam w jakąś stronę te myśli się ukierunkują, niekoniecznie w tą, co ja tam bym myślał, że powinny, czy niekoniecznie w tą, w które moje intencje szły, no ale jest taka moja drobna nadzieja, że to trochę czytelnika zmienia i to zmienia trochę ten wiersz w ujęciu do tego konkretnego czytelnika, czyli wiersz przeczytany raz, jak będzie czytany drugi raz, już jest innym wierszem. I czytelnik, który czytał go raz po przeczytaniu, staje się nieco innym człowiekiem. Jak będzie czytał drugi raz, to już inny człowiek zaczyna czytać. No i w związku z czym pole do interpretacji, do dekodowania przesłania to jest tak szerokie, że tutaj jest groźba, że te pisanie ma w sobie zalążek tworzenia światów, które wcześniej nie istniały i o których wcześniej nikt nie myślał. No i wcale bym się nie obraził, jakby komuś tam się udało stworzyć świat w oparciu o taki wiersz, ale tutaj jest pełna dowolność. Jak się, że tak powiem, zupełnie rozminiemy, to trudno. No. No i bardzo dobrze.
I ona pisze, że, już ci pokazuję, dobrze, że mamy na wyspie splątanego kwantowo poetę. Nie trąci nudą przynajmniej. No, szczęściarze z was na tej wyspie, bo ja, żeby sobie pogadać ze splątanym kwantowo poetą, muszę, znaczy dzięki internetowi mam taką okazję, bo jak nie, to bym musiała tam siedzenie ruszyć i albo się zjawić w Irlandii. Irlandia jest na mnie gotowa. A ja co mam powiedzieć, jak chcę gadać ze splątanym kwantowo poetą, to co, to mam gadać do siebie i wyglądam jak głupek wtedy, nie? Słuchaj, prowadzisz działalność, jednoosobową działalność, wtedy to się nazywa zebranie zarządu. Z rzędu chyba. Także wiesz, no nie jest nic, nie jest żadna głupota i tak dalej. Bogdan mówi, że jesteś siewcą kwantowym. Matko Boska, proszę was, nie używajcie takich trudnych słów, bo to sobie język łamie. Powiedz mi jeszcze, jakie to uczucie, kiedy profesor Górski czyta twoje wiersze? No, to szok jest, że tam się postać takiego kalibru pochyla nad jakimiś tam rzeźbionymi, domorosłymi narzędziami, pryzmatami. Jak się pochyla nad tym, czyta, jeszcze nie powie, proszę państwa, to jest przykład, jak nie należy pisać i tutaj oczywiście to jest spłuczka, spłukujemy, zapominamy, proszę tego pana więcej nie wpłuczać na salony, tylko przeczytał i tam coś dostał, no to jest to szok, a jest to też wiatr w żagle, bo to jest taki sygnał, że nie wszystko w tym jest spartaczone, że coś tam się doszukał mistrz słowa takiego kalibru, jak profesor Górka się czegoś tam doszukał i to już drugi raz się tam dał namówić na inny zestaw wierszy też w rocznych odstępach. Także, jak to się mówi, nie ubodło go, nie ujęło mu, coś tam w tym dla siebie znalazł, czyli jakieś tam oświetlenie po drugiej stronie pryzmatu uzyskał po naświetleniu swoim światłem. No i to takie jest bardzo motywujące z mojego punktu widzenia, że to nie jest jakieś tam, wiesz, pisanie do szuflady, czy tam gadanie do lustra i stwierdzenie, że o, ja z tym gwin, jak tylko bym miał szansę, to bym świat zawojował, tylko faktycznie gdzieś tam te teksty jak wypływają na takie wody już poza moim zasięgiem, można powiedzieć, bo one już tam wtedy żyją swoim życiem, no że to nie są zgniatane z kretesem, nie? Jakoś tam się próbują bronić, także to jest fajne uczucie. No. Mhm. Tutaj o, kapelusza uchylał niewidzialnego, kwantowego kapelusza dla profesora, jakby czasami mu się zdarzyło na ten film trafić. Pozdrawiamy pana profesora, mam nadzieję, że kiedyś trafi na ten film. Mati, powiedz mi jeszcze, nie tylko mnie, bo nam, kiedy twój tomik? No, tego jeszcze nie wiemy. No, tutaj z tym tomikiem to jest o tyle sprawa dziwna, że gdzieś tam z jakimś wydawcą rozmowy prowadziłem, ale coś tam mu nie było po drodze, żeby się tym zająć i ten tomik mój bardzo długo leżał u niego i w związku z tym stwierdziłem, cholera, no tam spróbujemy gdzie indziej. I wysłałem w inne miejsce ileś tam wierszy, w sumie 90 sztuk może wysłałem, no to tam pomijając, że odpowiedź była, że kurczę, no jest, no na debiut to taki trochę nie tak grubo iść, no to tam 40 parę, no ale ja jestem człowiekiem, który raz, że nie naciska, a dwa, że niekoniecznie prze do tego jakoś tam mocno, że tam wokół tej sprawy, pracę jakąś tam, co ja mam do wykonania, no to ona też tam idzie tak kulawo i zostawiłem w gestii osoby redagującej, która z tych 90 tekstów miała wybrać, które się nadają, czy w ogóle jakieś tam się nadają, w jakiej kolejności, czy tam coś w nich pozmieniać. No, ale to czeka na wolną chwilę, aż ta osoba się tam nad nimi pochyli. Tutaj jest o tyle jeszcze lipa, czy tam problem mój, że w tych 90 tekstach to była część tekstów pisanych w latach 2010-2012, kiedy mi przyszła fala takich tekstów ostrzegających przed nadchodzącą wojną, która teraz już niestety nadeszła. W związku z czym drukowanie wierszy ostrzegających przed nadejściem wojny w momencie, jak już ona rozgorzała, to tak trochę lipa, czyli może się okazać, że te teksty, co wysłałem, to już tak wypadałoby zmienić może na inne, na bardziej jakieś tam na czasie, tego nie wiem, no ale no dojrzewa sytuacja i gdzieś tam wymiana informacji była, że koło lipca, sierpnia to może już tam się zacznie materializować. No, ja się tam tego trzymam, ale nie kurczowo, jak się w lipcu, sierpniu okaże, że ma, no wiesz, to będzie grudzień, to się okaże, to grudzień, bo tyle innych rzeczy mi się dzieje, że ten tomik
O ile fajnie było wydać, powiedzmy, na czas, jeszcze wtedy, jak tam czułem, że tego czasu jest mało, z 1,5 roku temu, to czułem, że faktycznie jest tych win. Można by coś tam z tym zrobić. No to teraz tyle innych rzeczy jeszcze robię, że ten tomik, czy się ukaże teraz, czy w grudniu, czy w czerwcu przyszłego roku, to nie jest jeszcze aż taka straszna rzecz dla mnie. Nie? Może się okazać, że tam prześpię, że okienko na tą moją twórczość minie i się okaże, że to tam skończy na internetowych forach jedynie, no i wtedy będzie szkoda, no wtedy sam się będę obwiniał za to, no ale na razie dojrzewa, kiedyś wyjdzie, wierzmy w to, miejmy nadzieję, że kiedyś wyjdzie, no i jak wyjdzie, to na pewno będzie o tym słychać, co najmniej na tych grupach, które trawią te moje teksty od paru miesięcy, plus na mojej stronce, plus na moim profilu, to na pewno gdzieś tam się informacja o tym pojawi. Ilu ludzi to usłyszy, to zobaczymy. No, na razie niech tam się gryzie. Daj znać, to ja też będę o tym głośno mówić. I tu było wcześniej pytanie jeszcze do ciebie, już kończąc temat poezji, to teraz tak bardziej prywatnie. Skąd ten styl Moro w ubieraniu? No to można powiedzieć w najprostszy sposób, to jest tak, że mogę na siebie wylać kilka kaw i nadal wygląda, jakbym miał czysty ubiór. To jeden z powodów. Do tego za młodu bardzo lubiłem być niewidzialny. I takie ubiory to mi dawały cień szansy na to, że jak człowiek wskoczy w krzaki, to będzie mniej widzialny niż kto inny. Potem jeszcze się zdarzyło, że udało mi się na jakimś tam wyjeździe klasowym w szkole średniej wystraszyć panią profesor, jak na drzewie stałem na takim ściętym pieńku, ona mnie przeoczyła. Ja się zaśmiałem tak głośno, że ona się wystraszyła. Ona myślała, że zboczeniec grasuje po lasach. Potem koledzy z klasy chodzili, przeczesywali ten las, bo szukali zboczeńca i też mnie nie zauważyli. Tak się wiem, że cholera, no, nawet mi pasuje takie coś. No, taką rolę to mogę grać. No. A do tego jeszcze jest to, że ja jestem człowiekiem, który uznaje się za zatrutego historią, bo z racji tego, że powiedzmy w II wojnę światową, to można powiedzieć, że z pokolenia dziadków wszyscy byli uwikłani bardzo głęboko. Także jak to się mi do ostatnich dni ich życia, to z nich jakieś tam opowieści emanowały, człowiek się tam nasłuchał, potem zaczął czytać, potem zaczął gdzieś tam szukać starych pól bitew, potem zaczął odkopywać. Czasami się zdarzało nawet jakieś fragmenty zwłok przypadkom się gdzieś tam natknąć. No i tak to przyrosło. Potem jeszcze gdzieś tam się pojawiły jakieś wątki rekonstrukcji historycznej, w klubach rekonstrukcji historycznej. Gdzieś tam też się jakiś czas udzielałem, nawet tutaj w Irlandii jeszcze też. No i to tak przyrosło. No, nakupiłem sobie jakiś kolekcjonerem z tych zainteresowań, z tego zatrucia historią, no kolekcjonerem mundurów się stałem, ileś tam sobie ich nakupowałem. No i teraz się okazuje, że jest ich tyle, że to cholera, albo by trzeba wyrzucić, albo odsprzedać, albo nosić, no to noszę. No. Szansa, że jak losowo chwycę coś z szafy i wyciągnę mundur, no to jest niestety większe niż tam 65%, no i to tak wygląda. Ale przestałeś się czaić po krzakach, udawać gwałciciela i straszyć niewinne kobiety. Nauczyłem. Czy w tym mundurze też się tak wtapiasz w krajobraz irlandzki? Udaje mi się, tylko powiedzmy od czasu jakiejś tam szkoły średniej to zacząłem chodzić raczej szlakami takimi, w których nie ma kogo spotkać, żeby go wystraszyć. Także raczej mi się zdarzają sytuacje takie, że gdzieś tam mi na nodze jakiś tam ptaszek usiądzie, czy jakiś lis bliżej podejdzie, czy jakieś tam zwierzaki, czy to jakoś tam działa. Powiedzmy zwierzaki w sensie coś, co nie ma termowizji w oczach, bo tak to od razu było widać, nie? Ale fakt jest, że tam się wtapiam w Irlandii, też tutaj nie mieszkam w stolicy, mieszkam można powiedzieć, w plenerze, w zupełnym bez ludzi, może nie, ale na skraju bardzo małego miasteczka. Dookoła jest bardzo zielono, w związku z czym bardzo łatwo jest znaleźć punkt, w którym się gdzieś tam wtopie krajobraz. No i tak się jakoś miło słucha szumu wiatru, szumu fal, czy ćwierkania ptaków. Czyżbyś był introwertykiem? I to jak cholera. Nie widać tego? Przepraszam, nie widać? Zostawię to bez komentarza, bo wiesz. Widzisz, jak się dobrze maskuję z tym Maskuje właśnie. W życiu bym nie powiedziała, że ty jesteś introwertykiem i nigdy w to w życiu nie uwierzę. No, kwestie wiary to już są zupełnie inne wymiary, także. Ktoś z Państwa powiedział, że Matt jest introwertykiem? W życiu bym nie powiedział. Słuchaj, znam kilku introwertyków, wiem mniej więcej, jak działają, jak się zachowują i tak dalej.
No, no właśnie, nie mieścisz się w ramki. Bo No to introwertyk. trzeba odesłać do ramiarza i powiedzieć, no niestety znowu pan spierdzieli. No proszę to zrobić jeszcze raz, zgodnie z zamówieniem, a czy jasnych win. No i znowu się nie zmieścisz. To powiem, zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę, że aż mnie gardle zaschło z powodu tego introwertyka, przepraszam, że kopnął mnie zaszczyt i Matt napisał dla mnie limeryk, dla mnie osobiście. I powiem Wam, że bardzo mi się podobał. Nie przeczytam Wam go. Będzie to naszym sekretem, Matt. Ja też go nie przygotowałem do przeczytania, nie mam go pod ręką. Trudno. Jak komuś będzie bardzo zależało, to może znajdzie ścieżkę, żeby od Ciebie wydobyć. Nic z tego. Ja go sobie po prostu pięknie wydrukuję i powieszę na ścianie. Miłe to takie, wiecie, dostać czyjeś dzieło takie personalne. Adam. No, widzisz, a litości nie było. A litości powiedzmy tylko ludziom, że litości nie było w tym limeryku. Słuchaj, jeżeli ty nie miałeś litości dla mnie w tym limeryku, nie zgadzam się. Moim zdaniem był świetny, był z poczuciem humoru, z jajem. Ale z bezlitosnym poczuciem humoru. Ale gdzie bezlitosnym poczuciem humoru? Co ty opowiadasz? Nie rób znowu z siebie takiego potwora. Nic takiego tam nie było. Dobrze, spróbuję innym razem sobie potwora zrobić, to teraz powiedzmy się wycofam na bezpieczną pozycję, bo widzę, że obrona jest harda i tutaj się nie przebijemy, także... Słuchaj, to jest dzieło dla mnie i tak. W mojej gestii jest może nie ocenienie, ale takie... Nie. W ogóle nie uznałam, że ty byłeś tam jakiś złośliwy, hardy. Złośliwy nie, po prostu bezlitosny, ale ja już widzę, że po prostu moja bezlitość została zupełnie niedostrzeżona, niedoceniona i teraz się zamknie w sobie, skuli w kącie i będzie czekać na następną okazję. Okej, jeżeli ty chcesz być bezlitosny, to poza wizją przyjdź do mnie na szkołę, ja ci powiem, jak to się robi, bo tak to wiesz co, pogłaskałeś mnie, kolokwialnie mówiąc, zrobiłeś mi dobrze. Na wielu polach, jeżeli to jest bezlitość, to no cóż, nie znasz się, młody jesteś, wiesz, dopiero się uczysz. No dobrze, a czemu ty taka kontrowersyjna jesteś, to nie wiem. Ja jestem kontrowersyjna? No oczywiście, no ja ci mówię, jak było, że nie było litości, a ty nie, tam chłopcze, tam, o, jasny gminak. No. Słuchaj, jeżeli ty jesteś w taki sposób bezlitosny, no to jaki ty jesteś, jak ty jesteś słodziak, no? A to już zostanie niedopowiedziane. No to ja teraz czekam na ten taki wiersz, przesłodzony wiersz. Nie odpuszczę ci. Czekaj, ktoś nam tutaj napisał, Monika napisała, a propos twojego introwertyzmu, że kompletnie tak Mata nie postrzegam. Czyżby kokiet? Tak, ja obstawiam, że Matt kokietuje, że to jest introwertyk, że on jest taki bezlitosny, że on w ogóle tak pod butem, temoro, wiecie, lubi sobie chłop pogadać, no. No tam pogadać, no, pogadać nie lubię, no gaduła, jestem jak cholera, no. Jak to się mówi, szczęśliwym zrządzeniem losu czasami się zdarza słuchacz, który to słyszy, no i to wiesz, to wtedy trzeba tą sytuację... wykorzystaj na maksa. No a że kokiet, no to już mi Monika kiedyś mówiła, że jasny gwint, kokiet jesteś jak cholera i tam czasami mi ktoś mówi, ty kurczę, ty piszesz tak, żeby dupy na to leciały. Ja mówię, no ta, no napisz coś o NKWD tak, żeby dupy na to leciały. No ludzie, no jasny gwint. No, nie być zboczonym to też zboczenie. Nie nam oceniać, określać na co która poleci, bo jedna poleci na kwiatki serduszka, a druga poleci na NKWD. No ale to ja wtedy nie jestem NKWD-ca, ja jestem białym dole z wapnem, no także to, tak czy siak to mi ominie. No, nie wiem. Tak? Inaczej powiem, no ktoś by mógł powiedzieć, że kurczę, jasny gwin na to pytanie, to dupy walą drzwiami i oknami, a że ja jestem niestety człowiekiem, który praktycznie gdzieś tam w jakimś sensie mentalnie mieszka w Ziemiance, no to ktoś, kto mieszka adres najbliższy, to mi potem dzwoni, ty dzięki za te dupy, co drzwiami i oknami walą. Także niestety, jeśli jestem kokiet, to mnie profity od tego omijają. No trudno. Dobra, my proszę Państwa, wiemy, on tam chce coś ugrać na pewno. Kto tu jest bezlitosny dla kogo? Monika dla mnie? No
albo ja tak trochę, Dorota musi przeczytać ten numerek. Nic z tego, moja droga siostra, absolutnie. Ale ja tu może podrzucę, bo tam sceduję ten limeryk, że powiedzmy zostanie w swojej gestii, możesz ogłosić zbiórkę, licytację, kto da więcej, temu na pliw wyślesz i zobaczysz, czy komuś w ogóle zależy, żeby go odczytać, czy to jest takie gadanie, żeby tam... To tak nie działa. Ten limeryk zostanie między nami. Zbyt intymne, żeby tak szastać po świecie, jeszcze gdzieś wypłynie. I na co ci to? Tak zginę i tak zginę. Ty się już tego dołu z wapnem nie możesz doczekać, nie widzę. No, tak wiesz, ile problemów by rozwiązał w życiu taki dół z wapnem. Wszystkie, można powiedzieć, wszystkie, ale tylko mi. Chciałam powiedzieć, że właśnie Monice się naraziłeś, że za te dupy będę bezlitosna. Kobiety, poeta. Załatwcie to między sobą, dobra? Droga pani Moniko, zdarza się, i byłem tego świadkiem, że również prostacy i chamy na budowach czytają poezję i oni kobiet naprawdę kobietami nie nazywają. A nie powiem, od kogo mi ta opinia przyszła, że te dupy na to lecą. Ale jak się naraziłem, to po prostu muszę znaleźć instruktaż, jak żyć z tym, że naraziłem się Monice i może ktoś napisał, nie wiem, zobaczymy, co pokaże. Wiesz, takie podwójne dno, dupy na to lecą, wiesz, może być, że lecą na to, żeby się podetrzeć, no bo też nie powiedziałeś, o jakie dupy masz na myśli, bo mogą lecieć tylko te, wiesz, no. Gdzie się kończy szlachetna nazwa pleców? Tak. Ale to jeszcze wracając do twojej poezji, przeczytasz nam coś, bardzo proszę. No właśnie, to jest coś, czego bym mógł wolać uniknąć. Nic z tego. Ponieważ ja uważam, że to jest największe okrucieństwo, skazywać kogoś, żeby czytał twoje własne teksty. Mówiłam, że możesz się ode mnie wiele nauczyć. Jak to korzysta, że człowiek jest na wyspie i wie, że nie przepłynę tych paręset kilometrów? Jak się nagle bezpieczna poczuła, to jakie tam szpile wyciąga? Bałeś się, że ci głowę odgryzę. Głowę ci nie odgryzę, ale proszę, żebyś nam coś przeczytał. Ale w jaki deseń? Masz pełną dowolność. Pod warunkiem, że to jest twoje. Że nie wyskoczysz mi tam tu z Kochanowskim, Herbertem albo Brylem, tylko z Majchrem. A to wiesz, pod warunkiem, że to jest moje. No i tutaj muszę wejść trochę z boku, jeszcze zanim tam przejdziemy do meritum, że miałem, znaczy nadal mam, bo te teksty, co ja piszę, no to one przychodzą do mnie znikąd. Jadę do pracy, przychodzi tekst, zjeżdżam do Zatoczki, piszę, ruszam, jadę do pracy i potem go gdzieś tam rzucam. I dlatego one potem czasami mam do słuchania, że kurde, czeko, szlifowałbyś to tam trochę, coś tam dodał, ale to jest taki, że tak powiem, błysk przychodzi, jest. No i z racji tego, że nie jestem jakiś tam poetycko oczytany, obyty, no to jak tam szlify jakieś tam wymagane, no to kto wie jakie, no nie wiadomo jakie, no w związku z tym te teksty są. No ale zmierzam do tego, że ja mam gdzieś tam jakąś taką teorię postrzegania świata, że z racji tego, że w fizyce wszystko jest energią, w tym myśl jest energią. I każda energia wymaga jakiegoś pola, które je przenosi. I w związku z tym, że powiedzmy tak trochę już naginając i pokrótce idąc, jak cząsteczki kwantowe nawet pamiętają, z czym miały do czynienia, to przestrzeń pamięta, jaką energię przenosiła. W związku z czym powstaje coś takiego, taki twór, który ja nazywam pole świadomości zbiorowej. Że każda myśl się gdzieś tam zapisuje. Jeśli się umie wejść na częstotliwość drgania takiego pola, to jest się w stanie ją odzyskać. W związku z tym wszystkie idee, pomysły pradawnej przeszłości, wszystkie jakieś tam straszki, nadzieje, wszystko jest gdzieś zapisane, nie wiadomo gdzie, ale gdzieś jest. No i te teksty, jak mi przychodzą, no to mi się zaczyna zdawać, cholera, to ktoś z tego pola świadomości zbiorowej mi gotowca podesłał, no i ja to spisałem, bo to już tam gdzieś było, być może. No i teraz pytanie, kto jest autorem tego? No, jeśli to gdzieś było i kto inny to napisał, no to nie wiem, czy to jest, ja jestem tylko jakimś tam medium, który to tam, już nie powiem, że spieniężył, ale tam na papier wylał, no i uwiecznił, że oprócz tego pola świadomości zbiorowej, no to jest jeszcze na jakimś tam dwuwymiarowym tworze zwanym kartką, także ja nie wiem, czy to ja mogę być obwiniany o wszystko, co napisałem, nikt nie wie.
Dobra, dobra, odwlekasz ten moment, gadasz, gadasz i tak dalej. No i tak to cię nie minie. Prosimy, przeczytaj nam coś. Kazańcy tak mają. Dawaj, dawaj nam Ja? tu twoje dzieła ze świadomości zbiorowej. Tak. Puszczę ci. Jeden tekst, co mi tutaj w ręce się trzyma, jest tekstem pod tytułem Stała kosmologiczna. Zakrzywiam się bardzo, bardzo w obecności tych wszystkich czarnych myśli. Podobno już nawet widać, co mam za plecami. Staję się przejrzysty, nieuchwytny. Każdy krajobraz, pejzaż, czyj nocy gwieździstych krzyczy, że bardzo brak tu ciebie w każdych ilościach. Widzę dal plejad, miriady błyskotliwych refleksów w każdej parze oczu mijanych iskrzące coraz wyraźniej duszą, naciskają. Zapadam się w sobie i promienie mych ramion wciąż kreślą wszystkie szanse na spotkanie. W tym relatywnym zastoju samotność staje się bezwzględna. A ja cię czuję tak dotkliwie, nawet w tym wierszu wokół niego zderzam się z marzeniami, a ty uciekasz do innego wiersza, metaforą neutrum. Piękny wirus na wiersz. Jak pani To nie pisze o miłości? no nie umiem o miłości pisać, no jasne A imię. o czym był ten wiersz? O miłości. Dobra, ja się nie znam, ale dla mnie to była miłość, tęsknota za nią, no. No tak, ale ja nie umiem tak pisać. Tak mi wyszło, ale nie umiem. Tak ci wyszło, no okej. Okay. To pokaż, co tam ci jeszcze wyszło. Przepiękny ten wiersz. No, a co to mi jeszcze wyszło? Co Proszę, w to mi jest? komentarzach również proszę. Piękny wiersz. Wow! Ale mi dodają wigoru, żeby czytać następne. Wow! Tylko jeszcze, żebym ja się tu jeszcze doczytał. Promieniowanie kształtu. Też tytuł. Taki trochę fizyka. Przez te wszystkie dekady obłąkania się wokół osi wschód-zachód zapominam słowa, ich znaczenia, ich kształt. Źrenice czasem płoną od wpatrywania się w mapy, niby takie same, ale ciągle emanują innością. Zapominają o wzgórkach, które chciały być wygłaskane, a wystawiane tylko na żer wiatru czekają. Aż wiercę się w nie tym wzrokiem, wypalę się w nich, odcisnę i wciągnę weń wszystkie białe marzenia i nadzieje. Odwertowania słowników drętwią palce, a im głębiej w nie, tym puściej tracą one pojęcia, jedno po drugim, także już nawet Wikipedia nie ma zielonego. Chociaż pleśnieją wszystkie blade świty i zielono ścieli się pod lasie. Ziemia wciąż szepce, uniosę cię, jeszcze uniosę. Lecz to woda unosi mnie na głębokie lustra, w których tonę co noc monotonnym pytaniem: Siri, co to znaczy być człowiekiem? Się zasłuchało mną. A ja już skończyłem. Zobacz. Wow, jakie pozytywne komentarze. Proszę, cudo, piękne. Czułam, że mimo pajacowania to mądry chłop. Widzisz, się dobrze maskowałem? O, kolejny wątek do munduru. No, a atomik to się musi kurczę scalić, no, jasnych winc. Proszę. Wow. Ja ci... Wow, aż będę z siebie dumny na koniec tego programu. Jasny wieńczy. Dajesz, dajesz jeszcze jeden. Jeszcze jeden. 3 dni głośności. To wszystko są teksty, co da się znaleźć na tej mojej stronce, także tutaj nie ma nic, czego by świat wcześniej nie widział, ale to tak wybrałem. 3 dni głośności. Zgadzać się we wszystkim to bardziej zboczone niż seks grupowy na cmentarzu. Niemniej, to jak wtedy na udeptanej bieli kart internetowych protokołów skrzyżowały się ostre klingi naszych słów, pokazało, że oboje zapisaliśmy się w historii świata nie dość. Wcięcia w kształcie liter V zagiąć potrafią każdą frazę, nawet na słabym wietrze. Czy jeszcze kiedyś będzie ostro? Czy jeszcze kiedyś będzie prosto? Przy każdej kontrze sypały się jak skry plejady kropek znad i, rozpalając pożary w czuprynach okolicznych przemilczeń i domówień, krew z każdego otwartego u sączyła się gęstą treścią, plamiąc nam życiorysy i ręce. Mamy krew na rękach od pisania wierszy, jak wszyscy przed nami poeci.
którzy zabili ciszę, którzy zabili czyjś spokój sumienia. Koniec wiersza pod tytułem 3 dni głośności. Ja nie wiem jak Państwo, ale jak autor czyta swój wiersz, to ja po prostu przepadam. Jeszcze takie wiersze. Czytaj te komentarze, proszę. Dobrze, wow. O, a już myślałem, że przepadłem w oczach Moniki, a jeszcze jest szansa. Szansa jeszcze jest. Nie, no to jasne, widzę, jak ja pióra, tylko uszy obrosne, to chyba muszę znaleźć sobie jakiś mundur, do którego można skrzydła husarii doczepić. Żeby nie było, że jestem gołosłowna, albo że z moją nieznajomością poezji chwalę coś, co jest gniotem. No proszę, no proszę. Dobrze. To jeszcze jeden. To jeszcze wam dam jeden na koniec. Bo mi tu w ręce podszedł utwór pod tytułem Eden. E-myślnik Den. Eden. Zerwij wszystkie banknoty z drzewa poznania dobra i zła. Na dobre wejście już w progu. Stać się na całe życie na wynos z dostawą do grobu. Banknoty w tym roku opadły dość szybko. Znak, że zmienia się klimat. Na mroczny i umęczony. A w wężowych kolejkach jadą ludzie po wybaczenia. Raporty z postępu prac na stołach sztabu wielkiego projektu się piętrzą. Jako w niebie, tak i na ziemi. W dniu D stwierdzono istot człowieczych sztuk 2, obecnych 0. Ale mimo wszystko sprawa jest rozwojowa. Raj był wciąż na gwarancji, więc pełen zwrot wysiłku. A wadliwy wraca do twórcy. Oby do stwórcy, bo wielki budowniczy wykręcił się już prawnikami ze związku zawodowego. Opatrzony opisem usterki. Program automatycznie odrzuca poza namiot każdego, kto wgra na nośniki plik wolna wola exe. Koniec wiersza. No chłopie, ten tomik, dawaj, bo zobacz. Zobacz. No, ale to wiesz, teraz, żeby taki tomik próbować, kurczę, jakoś ukompresować, to wtedy będę musiał zadzwonić na numer, który rzadko odbiera i powiedzieć, trochę szybciej, o, jasny gwint. I się wtedy wszyscy obrażą. Także to niech dojrzewa swoim trybem. Ale ja nie chcę już czekać, aż ktoś ruszy swoje szanowne 4 litery, tylko weź ten swój przysłowiowy kij i wsadź to tam w tym mrowisko przez ten telefon. Ale tu jest jeszcze jeden wymiar, tak? Jak przychodzi alkoholik, powie, ale mnie suszy, dawaj pan, co tam masz? A ty mówisz, no pani droga, to żeby to miało procenty, to musi się pół roku przegryzać. Panie, dawaj, już teraz ma suszy. No to nie, to się musi przegryzać. To się musi przegryzać, żeby były procenty. Proszę Państwa, chciałam ogłosić, że będę monitorować tą sprawę i będę męczyć Mata, bo takie wiersze powinny wyjść na papierze, takie wiersze powinny iść w świat. O, Monika mówi, że jest zieleniem. Tak, zgadzam się z tym. Taką poezję się chce czytać. Więc ja będę cię tym kijem w twoje mrowisko, będę ci tam grzebać w bebechach albo coś i w końcu stwierdzisz, Boże drogi, dobra, już to robi mi ta baba, da święty spokój. O, proszę. Widzę, że ty masz swoje taktyki, ja mam swoje. Ale ja mam wsparcie, wiesz, a ty zostaniesz z tym sam. No, to będzie dla mnie coś nowego. Jak to muszę sobie radzić, jak ja tu zostanę sam? Nie będziesz miał po prostu wyjścia, tylko będziesz musiał zadowolić, zaspokoić swoje fanki, fanów, psychofanki również. Ale ja tu się zobowiązuję, że ja nie poprzestanę na napisaniu tych 4 tekstów. Ja naprawdę będę pisał dalej. Proszę mi wierzyć, ja się poprawię. Tak w przyszłości będą jeszcze lepsze i będzie ich więcej. Teksty już są, tylko chcemy mieć je wydane. Proszę, będziemy cię dopingować. Dorota no, dokładnie nazwała dopingować. Ja stwierdzam, że będziemy cię cisnęli. Wszyscy. Z każdej możliwej strony i z tej strony, z której się nie da też nie. Ciekawe, ile wytrzymasz tego przysłowiowego szturmu.
Mówię ci, Zrobimy eksperyment? przyjdzie taki dzień, że stwierdzisz, niech mi już ta baba da święty spokój. Masz, dziewczyno, masz ten domik, idź, rwij i nie pokazuj mi się na oczy. Nie no, święty spokój to chyba będę miał, jak tam życie się skończy, nie? Żyje się po to, żeby kurczę człowiek tam ciągle miał jakieś szturmy, także to dodaję do listy szturmów, dodajemy szturm i ze skrajny słowa. Z Ale kierunku jakiego? zobacz, jaka tu się ekipa montuje. Monika, Dorota, Magda, Bożena, Marta. No chłopie, masz przekichane. Czeka mnie kolejna imigracja chyba. My cię wszędzie znajdziemy. O jasny gmin, może gdzieś będzie miejsce bez zasięgu, może jeszcze szansa dla mnie jest. I tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję za Ja wszystko. również dziękuję, a jakby ktoś chciał przejąć egzemplarze rękopisów, które były użyte w tym programie, to proszę się zgłosić, mogę wysłać. Proszę się Ja zgłosić, mogę wysłać. się zgłaszam, no. Dobrze, to my sobie z panią porozmawiamy, tak? Porozmawiamy. Nie wiem, ile będzie mnie to tam kosztowało. Proszę, Bożena też. Czekam ja. No chłopie, masz przekichane. Bardzo ci dziękuję. Boguś mówi, że było ciekawie. I jak Uchylam kapelusza. ja również, chociaż ja powinnam chyba dygać. Film z naszą rozmową zostaje i na YouTube, i na Facebooku, i na Instagramie, ale jeżeli nie chcecie scrollować, szukać i tak dalej, to mi oczywiście pan Rączka podrzucił, że mamy jeszcze YouTube'a. Dziś wieczorem lub jutro będzie tam nasza rozmowa. Nie trzeba nic scrollować, wszystkie filmy są ładnie po kolei. Pięknie ci dziękuję. Ja również kłaniam się w pół pasa. I do zobaczenia. Wam również wszystkim dziękuję za tak liczną obecność i do zobaczenia za tydzień. Ja dziękuję za komentarze i za przybycie pod tą rozmowę, bo to trudno było oczekiwać. Do zobaczenia.